Kłaniam się Państwu po przerwie. Ja oczywiście żartowałem z tym sabotażem. Nie ma żadnego sabotażu. Nie, agentura jest wszędzie, to jest zasadna sprawa, ale to nie był sabotaż. To są normalne błędy techniczne. To się zdarza w najlepszych domach. 507-964-253-507-964-253. O tym w TVN-ie nie powiedzą. 13 lat temu w Łodzi doszło do mordu politycznego. Ryszard Cyba, członek Platformy, wtargnął do biura PiSu, otworzył ogień w kierunku działaczy Marka Rosiaka, Pawła Kowalskiego. Rosiak został trafiony 5-krotnie, między innymi w klatkę piersiową, zginął na miejscu. Paweł Kowalski, asystent posła Jarosława Jagiełły, został zraniony nożem. Przed sądem Cyba tłumaczył, że od 2007 roku planował eliminację polityków różnych ugrupowań partyjnych. W 2010 roku postanowił, że dokona zamachu na prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ zamach na terenie Warszawy okazał się niemożliwy do zrealizowania z powodu środków bezpieczeństwa. Cyba zmienił plan, postanowił dokonać zamachu na inne osoby związane z PiS-em. Cyba miał broń na naboje ostre, paralizator, miotacz gazu i nóż myśliwski. Miał też przy sobie kartkę zawierającą nazwiska polityków, ale nie ujawniono, kto tam został wymieniony na tej liście. W grudniu 2011 roku Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Ryszarda Cybę na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Uznał, że działał z motywacji wymagającej szczególnego potępienia i motywacji politycznych. Wyrok ten został podtrzymany przez sąd apelacyjny. Zanim proces utajniono, Cyba pokazał dziennikarzom fragment wystąpienia, które sobie przygotował. Na początku chciałbym przeprosić pokrzywdzonych za to, co zrobiłem, ale winę ponosi PiS. Tak się zaczynało to oświadczenie. Cyba stwierdził także, że Lech Kaczyński nie zasługuje na pomnik. Na pomniki zasługuje tylko generał Jaruzelski, który rządził Polską w trudnych czasach komunizmu, gdy byliśmy pod okupacją Związku Radzieckiego. Dzisiaj Paweł Kowal śmiał porównać prezydenta Dudę do prezydenta Jaruzelskiego. I Paweł Kowal, polityk Platformy Obywatelskiej, mówił o tym, że prezydent Duda, zwlekając, klucząc, zachowuje się tak, jak się zachowywał Jaruzelski, gdy wyznaczał Kiszczaka na premiera. W TVN o tym, co się stało w Łodzi, o tym mordzie politycznym, to też trzeba powiedzieć. Po tej tragedii zareagowano szyderą i kpinami. Nigdy nie padło żadne przepraszam. Dzisiaj też jest 39. rocznica śmierci księdza Jerzego i tutaj nie trzeba chyba nikomu, mam nadzieję, przypominać, kim był świętej pamięci święty ksiądz Jerzy Popiełuszko. Natomiast wracając do tej bieżączki, to jest info z portalu Niezależna, żeby nie było, że tylko ja, tak, to co nas otacza, rzeczywistość nas otacza, że tylko ja to tak postrzegam, tak to widzę. Chodzi o te obietnice składane tak hojnie przez Platformę Obywatelską, PSL i tak dalej. No na przykład w sprawie tego 800+, czy tam darmowych akademików, dobrowolnego ZUS-u, trzynastki, czternastki dla emerytów. No to już wiadomo, że to trzeba będzie no, przyjąć do wiadomości, że to takie przenośnie były i tak dalej. Najlepiej to Państwu na ten temat chyba opowie Marcin Warcho. Przygotował taki krótki filmik. Bardzo proszę Telekino, pokażcie, co powiedział Marcin Warcho na temat tych obietnic. Ci Polacy, którzy pamiętają czasy PO, zdziwieni nie będą. Tym, którzy nie pamiętają i uwierzyli w ich obietnice, muszę coś wyjaśnić. Otóż jak Tusk obiecuje, że coś zrobi, to znaczy, że obiecuje, nie że zrobi. Zaledwie 3 dni po wyborach już słyszymy, że 13 i 14 emerytura do weryfikacji. Emerytura bez podatku jest po prostu lepsza niż 13 i 14. Również 800+. Nowego centralnego lotniska w Polsce nie będzie, po co przecież jest lotnisko w Berlinie. Nie będzie też darmowych akademików dla studentów i dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Ty ściema, nie dobrowolne. Nie. Za to niedziele staną się znów handlowe. Trzeba zlikwidować zakaz handlu w niedzielę. Pani zdaniem, tak czy nie? Tak.
zniknie zapora na granicy. Ja na przykład cieszę się, że referendum w Polsce okazało się nieważne, bo możemy na serio zacząć przygotowywać jakąkolwiek sensowną politykę migracyjną. Aborcję będzie można sobie zrobić na życzenie. Mówisz, masz. Witajcie w nowym, pięknym świecie Donalda Tuska. No, żeby nie było tak minerowo, bo to już nie o to chodzi. Są też dobre wiadomości, spokojnie, są też dobre wiadomości. Za chwilę u nas będzie taka prawdziwa Europa, taka, jaką obiecywali Tusk i Trzaskowski. Tutaj tego to na 100% akurat dotrzymają. Jak wygląda takie prawdziwie europejskie miasto? No, to już pokazywałem w pierwszej części panu europosłowi Czarneckiemu. Oto Berlin, proszę państwa, z dzisiejszej nocy. Telekino, bardzo proszę o tę krótką migawkę z Berlina. Serca wyborców Platformy na pewno bardzo cieszą takie obrazy, bo to przecież październik dopiero za oknem, a tam już Sylwester. No, na razie musimy się pocieszać tym, że za chwilę, za miesiąc w listopadzie znowu ulicami stolicy przejdą faszyści. Hasłem tegorocznego Marszu Niepodległości jest jeszcze Polska nie zginęła, tak poinformował dzisiaj na konferencji prasowej prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski. Chcemy przypomnieć o sprawach ważnych. Za naszą wschodnią granicą mamy wojnę, a mam wrażenie, że politycy o tym fakcie zapomnieli. Musimy pamiętać, by wzbudzać dumę narodową, poczucie przynależności do narodu polskiego. Stąd hasło, pod którym powinien móc podpisać się każdy. Prezes Marszu zaznaczył, że zacytowanie fragmentu hymnu narodowego jest wyrazem podkreślenia suwerenności Polski, szczególnie w kontekście relacji z Unią Europejską. Nie możemy zapominać o tym, że czekają nas spory z Unią Europejską, niezależnie od tego, kto będzie sprawował rządy. Szykuje nam się z dużym prawdopodobieństwem zmiana traktatów unijnych, które będą wpływały na suwerenność i samodzielność Polski na arenie międzynarodowej. O tym rozmawiałem właśnie z panem europosłem. Gromadzimy się 11 listopada o godzinie 14. Spotykamy się na rondzie Romana Dmowskiego. Bardzo proszę. Pan Andrzej z Wrocławia, to panu się udało dodzwonić do nas dzień po dniu, tak? Dobry wieczór. No, serdecznie się kłaniał. Jeżeli chodzi o... Wczoraj byłem rozbity straszliwy i tak, no, pewne rzeczy mi tak jakoś nie udało się powiedzieć. Ale to, co widziałem w Berlinie, no to przecież to jest nic takiego, bo to jest witanie nowego roku. Tak, oczywiście, w październiku. Oni wytrają nowy rok. Tak. Ale teraz poważnie. Jeżeli chodzi o... Ja mówię tu w imieniu patriotów polskich patriotów, że jesteśmy po prostu przerażeni taką sytuacją, że zbrodniarz smoleński, kumpel i przyjaciel Putina, ujdzie mu to sucho. Ja jestem przekonany, że ujdzie mu to sucho, dlatego, że taka sytuacja jest. Najgorszą rzeczą dla nas, to chcę powiedzieć tylko jedno, przeraża mnie to, że w historii, ja myślałem, że w historii w XVIII wieku był jedyny taki podobny, nazwisko mi jakoś w tej chwili umknęło, to przepraszam, to był podobny do tego Zbira, który w Warszawie dostaje taką ilość głosów. To jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne, jak można być w takim społeczeństwie, żeby ludzie nie rozumieli tego, co to jest za człowiek. Nie będę wymieniał nazwiska, dlatego że to jest przerażające. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Zbrodnia smoleńska
przygotowana, nie przez niego, ale przygotowana doskonale, elita naszych generałów, prezydenta, żony prezydenta, to jest niewyobrażalne. I to jest bardzo ciekawe, że on, ja, jutro się rozpoczyna właśnie akurat zjazd klubów, no, bardzo by było wspaniale, gdybyśmy się zobaczyli, Jacku, tam. To jest... Ja pracuję, panie Andrzeju, bardzo uprzejmie dziękuję. Coś panu powiem, tam dzisiaj w Spale się Solidarność zebrała. Solidarność już raz obaliła komunę, ja myślę, że jeżeli chodzi o tych, co pan wie, a ja rozumiem, to też damy radę, spokojnie. Pozdrawiam serdecznie, panie Andrzeju, najlepszego. Ja chciałem państwu na koniec, nie chcę psuć humoru, tak, no, ale chciałem państwu na koniec, no, przyzwyczajajcie się, ujawnić, bo dzięki moim rozmaitym, dzięki dziennikarskiemu śledztwu poznałem skład rządu. Premier i jednocześnie, to może być zaskakujące połączenie, ale no tak ma być. Premier i jednocześnie minister sportu, to będzie Chyży Ruj, znaczy Tusk. MSWiA Marcin Kierwa-Cierwiński, pseudonim Tęgi Łeb. Sprawiedliwość Roman Giertych, obrona Szymon Hołownia, zdrowie Marzena Okła-Drewnowicz. Ona ma kompetencje, dlatego że ona pracowała w MOPS-ie, także to jest mocna kandydatka. Rolnictwo Michał Kołodziejczak, szkolnictwo Joanna Szojring-Wielgus, finanse Iza Leszczyna. Ona już odkryła dziurę budżetową Morawieckiego, więc to też mocna karta. Budownictwo Włodek Czarzasty, mieszkanie prawem, nie towarem, wiadomo. Rodzina, sprawy społeczne Krzysztof Śmiszek, transport Sterczewski, Franek, kultura Jachira, rozwój Petru, minister do spraw kontaktów z Unią Europejską. To będzie to aktywiszcze z Krakowa. Ona się nie dostała, znaczy ono, ona, ono, to aktywiszcze, ono się nie dostało do Sejmu, ale no to jest idealna kandydatura do tego, żeby się kontaktować w różnych sprawach z Unią Europejską. Marszałkiem Sejmu będzie Borys Budka. A, to jest też ciekawostka. Ja to sprawdzałem w różnych źródłach, no i to się potwierdza. Ambasadorem w Watykanie ma zostać Nitras. Tam Tusk mówił, tam była taka sytuacja, że Tusk mówił o tym, że Sławek to jest taki, no, wierzący katolik. Tak, że on by na pewno chciał do Watykanu. A do Orlenu, nie, bo tam się już pojawiły takie różne, to niech państwo nie wierzą, plotki, że ma być szefem kancelarii. Do Orlenu pójdzie Bartłomiej Sienkiewicz, tam chodzi przecież o tankowanie, no. Czym się zajmuje Orlen. Nie wiem, jak państwu się podoba. Tam jeszcze jest kilka informacji, ale to już, no, nie mam potwierdzonego z kilku źródeł, więc nie będę mówił, czym się tam niektóre osoby jeszcze będą zajmowały. Nie wiem, jak się państwu podoba ten skład rządu. No na pewno, no, takie odświeżające jest to połączenie, chociaż ja wiem, czy to może zaskakiwać, tak, że tu będzie premierem i jednocześnie ministrem sportu, żeby haratać w gałę. Co do pozostałych, to jak się nad tym zastanowić, że Sprawiedliwość Roman Giertych, oni tam rozdzielą, tak? Ministra od urzędu prokuratora i wtedy ewentualnie Giertych by został prokuratorem, a to są, nie uprzedzajmy faktów. Dobra, zapraszam na spotkanie z Maćkiem Kożuszkiem i miłego wieczoru generalnie życzę.